Hej, hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii. Zagramy w Total War Tyla na modyfikacji Medieval Kingdoms 1212 AD, w której gramy sobie Królestwem Jerozolimskim. W poprzednim odcinku zdobyliśmy Bagdad i zaczęliśmy się wysuwać powoli na południe, w stronę Etiopii. Aktualnie sobie oblegamy Lalibela, czyli dawniejsze Aksum. Myślę, że już możemy sobie zakończyć turę i w następnej już turze przejdziemy do ataku na to miasto. Tutaj mamy niskie poczucie wspólnoty, ale to już się zmienia pozytywnie na naszą korzyść. Ok, więc sobie kończymy turę jak najbardziej. Odcinek nagrywany jest w piątek, 18 października, więc myślę, że dosyć ciekawy klimat. Ładna pogoda za oknem. Ok, zobaczymy, czy Królestwo Zaguły będzie w stanie wyjść nam naprzeciw. Raczej myślę, że i tak podsunę tutaj te dwie pozostałe armie z północy i na spokojnie, na automacie sobie zdobędę to miasteczko. Tutaj Cycylia, nie wiem co próbuje, chodzi sobie. Dałem intem sojusz wojskowy, w sumie nie wiem po co. Może dlatego, żeby pomogli nam w Antiochii. A może nie tyle, żeby pomogli, a tyle, żeby nie pomogli Antiochii, nie? Tylko nam. Okej, okay, tutaj widzę, że nam wyszli naprzeciw. Raczej chyba się wycofam i poczekam jednak na wsparcie. Myślałem, że tego nie zrobią i będą starali się bronić. Ale okej, to tam nic. Nic na szczęście się nie stało, więc bez problemu sobie myślę, że będziemy mogli przypuścić atak za chwilkę. A tutaj swoją drogą pozdrowienia do mojego kolegi, który aktualnie do mnie dzwoni, ale nie mogę niestety odebrać. Okej, mamy plądrowanie, Marib. Kto nas tutaj plądruje? Buntownicy. Okej. Do piachu z wami. Nie tam. No, oczywiście zbalansowana. Zabijamy jeńców, nie ma litości. Okej. Zobaczymy. Zastanawiam się, czy niedługo nie wyruszyć na Oman i zająć sobie tego portu, który swoją drogą ma przyprawy. Okej, jak to wygląda tutaj? To mnie najbardziej interesuje. Którą armią mógłbym tak naprawdę przypuścić szturm? Myślę, że tą, ponieważ mam szermierzy. A tymi pozostałymi się podsunę. Okej, wy tutaj, koledzy. No i wymyślę, że gdzieś tutaj. No i jak to teraz wygląda? Bez problemu, na automacie. Dajmy sobie zbalansowaną. No i genialnie. Okej, tym samym podporządkowaliśmy sobie całą Etiopię. Więc myślę, że jest naprawdę fajnie. Ponieważ nie musimy się spodziewać agresji z południa. O, super! Zwiększyła nam się liczba dostępnych armii, jak i jeden zarządca więcej. Super, zaraz sobie oczywiście wyznaczymy tego kolegę. Dobrze, co my tutaj mamy? Metropolia, zagroda dla kus. Myślę, że sobie tę zagrodę... niech będzie, że zostawię. Bramy miejskie, co nam tutaj da? Aha, to jest ten budynek, tego nie chcę tutaj. Klasztor koptyjski. Naprawimy sobie i adaptujemy. No i to sobie... No i tego się pozbędziemy. Okej, Massawa, wybudujemy sobie metropolię. Tutaj mamy przyprawy, super. Ja bym chciał tutaj także jak najszybciej zrobić kaplicę, żeby troszkę sytuację z higieną tutaj poprawić. Okej, mamy mnóstwo pieniędzy, więc możemy bez problemu sobie rozporządzać naszymi finansami tak jak tylko chcemy. Tutaj widzę, że żywność mamy na ujemnym, żywność mamy ujemną. Deficyt żywności, o to właśnie chciałem powiedzieć. Okej, armią myślę, że króla podsuniemy się tutaj. Myślę, że... Albo nie. Ustawimy się w Massawie, a tą armią w następnej turze wyruszymy już w kierunku Adenu. Okej, co nam się tutaj świeci? Fund an Empire. O kurczę, super, możemy stworzyć Imperium. Proszę, okej, oczywiście, że bierzemy. Imperium Jerozolimskie, Mistrzostwo Świata. Jak to teraz wygląda? No, Imperium, super. Teraz to myślę, że... Pytanie, czy nam coś to dało? Mamy tu jakąś tutaj dodatkową statystykę? Póki co nie, ale może w następnej turze będzie. Okej, wyburzanie. W Asyrii. Tutaj tak, kowale nie chcemy. I co ja tutaj chciałem, pytanko? Tutaj mogłem chcieć, myślę, że... Coś, co na pewno nam jedzenia nie zabierze. Znaczy się higieny. Bo i tak mamy już jej deficyt, niestety. Znaczy póki co deficytu nie ma, ale będzie, jak cokolwiek wybudujemy dodatkowego. Okej, tutaj chyba wybudujemy sobie to. To nam da troszkę higieny. Jak to wygląda w Bagdadzie? W Bagdadzie jest w porządku póki co.
Tutaj sobie robimy katapultę. Żywności mamy póki co wystarczającą ilość. Okej, to już Palestyna. W Palestynie jeszcze nic nie robiłem. Wyburzenie, tak, tak, wyburzenie. Mamy tutaj już żywności 45, czyli że mogę sobie to wyburzyć bez problemu. Dalej widziałem coś w Cyrenajce. Tak, tutaj mamy też wolne miejsce. Ile mamy higieny? Wystarczająco. Więc myślę, że możemy sobie tutaj zrobić na przykład, może niekoniecznie kowala, ale plac miejski może być ok. Pogoda. Ok. Zwycięstwa same. Zdobyte cechy do sztandaru. O proszę, super. To nam się na pewno przyda, ponieważ mamy dosyć nieprzyjemną sytuację, jeśli chodzi o no, jak to się nazywa? O poczucie wspólnoty. Ok, zdobyliśmy wino i artykuły przemysłowe. Super. Zaczniemy sobie... Znaczy zaczniemy. Kontynuujemy wysyłając naszych szpiegów. Tutaj w głąb Persji. Zobaczymy, jak mają się sprawy na wojnie między Mongłami a Arabami. Ok, tutaj idziemy na południe. W stronę zachodniego wybrzeża Francji. Szpiedzy. Szpiego, ty idziesz tutaj do Danii. Pokaż mi, co się tutaj dzieje. Jest spokojnie. Widzę... Szwecja jest w dosyć opłakanym stanie. Mają tutaj jakiś kryzys. Prawdopodobnie głód, tak dokładnie. Mają minus 60 głodu. O, te budynki. Kurczę, zachodnie i północne europejskie to już jest ten klimat. No, myślę, że sobie kolejną serią zaczniemy. Może właśnie jakąś frakcją skandynawską, może polską. Zobaczymy. Coś na pewno północnego mam ochotę. Ok, drugi szpieg tutaj odkrywa pozostałości Iberii. Sewilla. No proszę, judaizm tutaj dominuje. To ciekawostka. O. Aha, tutaj niby pokazuje, że islam sunnicki. A to w Kordobie, aha, okej. Okay. A w każdym mieście inaczej oczywiście. Nie, islam, to coś jest nie tak. O proszę, słupy Herklesa. Wielkie słupy stworzone siłą Herklesa. Zasięg na mapie kampanii plus 5% dla flot, ale niestety to póki co nie ma, nie przynosi żadnych skutków, ponieważ floty aktualnie nie ma, dopiero będzie. Dobra, to tutaj. Tu jeszcze nie możemy się ruszyć, dopiero w następnej turze. Ok, mamy jedno wolne miejsce na gubernatora. Myślę, że wyznaczę zarządcę Etiopii. Może być zarządcę Etiopii jak najbardziej. Ok, i kto to będzie? Myślę, że uczony jak najbardziej. Ok, Etiopia. I tutaj od razu damy póki co. Myślę, że religijną tolerancję, żeby troszkę się tutaj to ustabilizowało. Ok, tutaj sobie rozwiniemy siłę ostrzału. No i myślę, że jeszcze jakiś urząd na szybko wydamy i będziemy kończyli powoli turę. Ok, już tą resztę sobie zostawię. Pytanko, tutaj chyba... A, widzę, że tutaj jeszcze coś mamy do zrobienia. Jak to wygląda? Higiena jest dużo, więc sobie to oczywiście rozwijamy do góry. A tutaj... Z tego co widzę, skoro higieny jest dużo, to możemy sobie zrobić zwykły już kościół katolicki. Okej, no i kończymy turę. Okej, okay, Cylicja nie wiem czemu dalej zmierza na południe. Choć to mnie domarmią. Dosyć dziwne. Sojusz wojskowy, nie, Antiochio. Z Antiochią rozmawiać nie będziemy. Kurczę, jak to już wygląda. Imperium Jerozolimskie. No myślę, że już tak naprawdę objective skończenia tej kampanii już mamy ze sobą. Ale i tak idziemy sobie jeszcze grali, bo no myślę, że fajnie jednak dalej idzie. Chciałbym sobie ten kalifat podbić, no i rozpętać wojnę z Mongołami. Zobaczymy. Raczej do Europy nie będę tam zmierzam, bo to już jest raczej syndrom kolejnych kilkudziesięciu tur na spokojnie, a wolałbym w międzyczasie zacząć już inną kampanię, inną frakcją. Walia, pakt o ingresji, okej. Okay. Myślę, że nie ma problemu, raczej nie będziemy ich atakowali, są troszkę daleko. Okej. Okay. Myślę, że kilka tur zajmie ustabilizowanie tej sytuacji w Etiopii, zwłaszcza, że mamy dwóch kapłanów.
A ta bega. Ildegizydów zniszczony. O kurczę, Bele, to chyba za sprawą Mongołów się to wydarzyło. Zaraz sobie to zobaczymy. Tylko pytanie, jak ty, kolego, tutaj żyjesz? Przecież twojej frakcji jeszcze nie ma. Aha, dobra, jeszcze jedna armia żyje. I co, wy pewnie nie pomożecie, nie? No, tutaj nie zdążę raczej na czas. No dobra, próbujemy. Raczej postaram się wydać im rozkaz Celicji, żeby zajęli się tym oto. O co chodzi? Mamy sojusz, dlaczego nie możemy wyznaczyć celu? Ustaw cel. O, okej, okay, poszło. O, czy oni są? Jak to wygląda? Są już chyba najsłabszą siłą w grze. 61 dokładnie. Czyli sporo frakcji jeszcze zostało. Tutaj na pewno Metropolia, to będzie nasz tak zwany bank południowy. Kwatery milicji. Tutaj chyba bym chciał. Pytanko, czy ja to wyburzałem, bo już nie pamiętam. O, wyburzanie. Bramy miejskie. Czy to jest to przypadkiem? Tak, to jest na pewno to. To sobie wyburzamy dalej. Okej. Okay. To sobie zamienimy. Myślę, że na klasztor. Mamy żelazo, super. Żelazo jeszcze nie mieliśmy. No i tutaj na spokojnie już na przemysł. Jak to wygląda z żywnością? Żywności póki co. Żywność póki co musimy chyba rozwinąć. Tylko pytanie, którą? Myślę, że obora będzie ok. Dobra. Tutaj w Palestynie wypożyczyliśmy pola. I sobie tutaj zrobimy na przykład przemysł. O proszę, fajna statystyka nam doszła. I kto tutaj to zdobył, pytanko? Tebris, to było Tebris, tak? Miasto Ildegizydów. Tak, na 100% to był Tebris. No, wysunęli się konkretnie. Aż mnie tam ciekawi i chyba skieruję mojego czempiona na zachód. Ciekawi mnie, jak to tutaj wygląda. No, pokonali ich, a z tego co pamiętam, to Ildegizydzi dysponowali dwoma armiami, więc no, myślę, że Mongołowie są w pełni sił póki co. I kalifat musi się obawiać no, dosyć konkretnej agresji z ich strony. Okej, tutaj idziemy nieco na południowy zachód. Tutaj dalej przemierzamy wschodnią część Iberii. Kurczę, judaizm tutaj. No, ciekawie. Oj, kapłani. Dlaczego wy nie możecie? Chyba tylko jeden to może być, tak? O kolega. Nie, jednak nie. Dobra, tutaj się ustawiamy w Massawie, żeby dopilnować porządku. Tutaj na spokojnie leczymy swoje rany. Okej, okay, Aden. Jak to wygląda w Adenie? Mamy higienę póki co minus 3. Tutaj dojdą nam dwa punkty. Może bym sobie tak tutaj zniszczył póki co. Bo nie chciałbym tutaj higieny. No tak, na razie sobie to zniszczę. I w następnej turze sobie to rozwinę. Okej, okay, możemy zrobić kolejną armię. Pytanko, tutaj nie mogę nic wyrobować. A szkoda, bo by się na pewno przydała tutaj armia. W Damaszku. Chyba w Damaszku mogłem robić jakieś ciekawe jednostki. Tak, na pewno sobie wywołamy kolejną armię tutaj. A możemy dwie nawet. Super. Okej, okay, niech będzie Aubry. Ciekawe imię. O Jezu, już mamy już te ograniczenia. Kurczę, te ograniczenia nie są zbyt dobrze przemyślane. Na szczęście już w obecnym patchu, na którym jeszcze sobie nie gram, już tam tłumaczyłem ze względu tłumaczenia, jest to troszkę, funkcjonuje to troszkę w inny sposób, a mianowicie poprzez siłę roboczą. Więc to już zupełnie będzie ten limit inaczej funkcjonował. Myślę, że w dosyć ciekawy sposób. Okej, okay, tutaj sobie zrobimy na pewno jazdy, 4 oddziały. No i myślę, że tyle. Okej, okay, przejrzyjmy swoje prowincje. Mamy aktualnie 9 prowincji. No, tutaj możemy budować miasto, jak najbardziej. Tutaj także w Egipcie. No, ciągle zapominam zmienić tego na Egipt. Muszę sobie to poczytać troszkę o tym, dlaczego tutaj jest Mizr. Na pewno już o tym wcześniej czytałem, dlatego tak to ustawiłem, ale jak już gram, to zastosuję jakąś poprawkę.
Dobra, tutaj nic nie możemy zrobić. Na wyspach także, z tego co widzę. W Iraku. W Iraku się wszystko buduje. Żywność jest ok. To myślę, że w Jemenie już tam rozporządziliśmy rozkazy. Ok, przejdźmy sobie do dyplomacji. Jak to wygląda? To jest siłą drugą, ja jestem siłą pierwszą. Kalifat. Kalifat jest siłą dziesiątą. Jak to wygląda Orda? Znaczy Ujdżeciego. Jest siłą czternastą, czyli dosyć mocno obrywa. Możemy z kimś handlować. Możemy z Antiochią, ale na pewno tego nie chcemy. Okej, co tutaj się wyprawia? Gdzie idziesz, kolego? Nie wiem, w sumie nieistotne. No okej, kończymy trochę. Idę na południe. Ciekawe na co. Aha, dobra, bo wyznaczyliśmy cel. Kurczę. To wszystko wyjaśnia. No i teraz się powinni zawrócić. Pokój. Nie ma takiej opcji. Chcę was podbić. O, proszę, sojusz wojskowy. A, to mogłoby pasować. Chociaż boję się, że wypowiedzą to ujowi wojnę. A, co się będziemy bali, przyjmujemy. To jest silny sojusznik, zawsze nas wspierali. Więc. Irlandia? Sojusz obronny? Nie. Jak was Anglia zaatakuje, to raczej nie byłoby dla nas zbytnio dobre. Okej, okay. Królestwo Makuri zniszczone całkowicie. Aneksja przerwana, dalej nie wiem co z tym chodzi. Wiem, że to będzie... A! Błogosławieństwo. Okej, okay, zabijmy sobie tego tutaj gościa. Mało bardzo szansa, jak na czempiona. Kurczę, dziwne. Okej, okay, idziemy na zachód. Raczej go nie będę ruszał póki co. Dobra, tutaj zobaczymy jak to wygląda. Widzę. Paryż aktualnie zajmuje Flandria. Anglia ich lekko ubezpiecza, ale tutaj imam hafsycki. Im tutaj uprzykrza życie. Okej, okay, śpięcy, jak to wygląda? Idziemy sobie tutaj. Obszajdź, jak to wygląda? Brandenburgia. No, widzę, że margrabstwo ma się jak najlepiej. Idziemy. Myślę, że tą drugą armią, że tak powiem, zwiedzę te miasto i wyspę, więc tutaj chyba skieruję się w stronę Mauretanii. Ok, wy tutaj dalej nawracajcie. Ok, to sobie naprawiamy. I chyba mogę ustawić swoją jedną armię tutaj w Egipcie, armię dowódcy, ponieważ lekki mamy spadki. Okej, wy tutaj się na spokojnie werbujcie, a ja chyba za dwie tury, jak już się nam zbuduje tutaj miasteczko, wyruszę na południe, na Al-Kufę. Jak to wygląda? Jest niebronione aktualnie, ale nie będę zostawiał Bagdadu niebronionego, ponieważ nie mamy póki co tam żadnego garnizonu. Okej, to jest zdecydowanie higiena. Tak, mam już kinę jedyneczkę, więc przyjemnie. Możemy sobie miasto ulepszyć. Okej, okay, wy. Was bym chciał, w zasadzie gdyż jesteście najlepszą moją armią, jeśli chodzi o jednostki, to was bym chciał tak naprawdę w Mezopotamii, więc ich odwołam. Odwołam ich na północ. Okej, okay, Cyrenejka. W Cyrenejce... Mamy tutaj plac. I co byśmy tutaj chcieli? Żywność mamy 45. Więc może... Może jakąś spiżarnię? Nie, spiżarnię tutaj nie mamy nic, co moglibyśmy ulepszyć. A może bazarek? A niech będzie. Budowa dróg na pewno się przyda.
Okej, okay. O, super. W Asyrii możemy sobie rozbudować tą tutaj higienę. I chciałbym lekko przebudować w Bagdadzie jeden budynek. Ha, tylko tutaj już za bardzo nie mam jak. Nie, myślę, że to w Basrze to wybuduję. Tak chyba się to czyta. Okej, okay, Jemen już załatwiony. Tutaj także. Na Cyprze jest w porządku. O, ciekawe jak tutaj będzie. Kto wygra tą dysputę. Okej, okay, kończymy sobie turę. Mamy już 20 minutę. No, ten odcinek prawdopodobnie wleci w sobotkę, jutro, 19 października. Wenecja, sojusz wojskowy. Już tyle razy nam to proponują, więc myślę, że dalej będziemy im odmawiać. A i gdzie tam idą dalej? No możliwe, że na Abbasydów od południa chcą zrobić jakąś operację. Pustynna burza. Pokój podwyższają kwotę, ale dalej odmawiamy. Myślę, że jedną z tych, albo nawet te dwie armie, które tutaj werbuję, pośle na Antiochię, żeby sobie odbić to miasto w tej prowincji. Plądrowanie, okej. No, jeszcze myślę, że chwilkę tur się w miarę to ustabilizuje tutaj sytuacja w regionie. No, już tylko minus 3, więc jest w porządku. Okej, okay, Lalibela, tutaj sobie na pewno żelazo rozbudowujemy. A tutaj możemy... Nie wiem, plac? Chyba plac. Okej, okay, wy panowie dalej nawracajcie. Ty mistrzu, tutaj wjedziesz do Akaby. A może ciebie też tam wyślę? W sumie jak najwięcej armii by się przydało w tamtym rejonie. Tak, myślę, że możemy tam iść. Troszkę nie podoba mi się tutaj ten ład publiczny. Coś bym tutaj poprawił, ale w zasadzie nie wiem co. Jak to wygląda? Rocznice religijne. A ile mamy? Tylko 70% katolicyzmu. Nie jest aż tak mało. Okej, okay, wróg nie żyje. Dobra, wyślemy sobie naszych agentów. Tutaj, pokaż mi co się dzieje w Tebryzie. W Tebryzie nic się nie dzieje. Nie wiem, gdzie są te armie mongolskie. Okej, okay, mamy w Hamadanie całą armię. No, fajnie oni wyglądają. Ci mongołowie. No, tutaj widzę jakiś kowal. Tutaj meczet mamy z jednym minaretem. Okej, kolega, to już miasta nie ma. Myślę, że pójdę sobie pierw tutaj, a później pójdę na południe. No, dalej Flandria. Nieźle. No, Czechy. A gdzie Czechy zmierzają? O, w stronę Polaków. No, taką armię raczej... Nie wróżę im sukcesu, ale się wszystko okaże. Dobrze, tutaj chyba chciałem zrobić zwykły kościół. Okej, jakiś urząd wydamy. Okej, okay, ciebie tutaj, koleżko damy. Nikolasie. Okej, okay, mamy póki co, z tego co widzę, dwóch synów, Ferdynanda i Guillaume. Więc nasza dynastia ma spadkobierców. Okej, okay, koszt budowy, no i damy ci wpływy. Na tobie tutaj pójdziemy. Jakiś pancerz, kolego, trzymaj. Śmiało, tutaj damy ci to. No i myślę, że ten ład publiczny dam akurat do Egiptu. W Egipcie tutaj, myślimy. Ten pobadaj mamy, to możemy sobie zamienić śmiało.
na ten ład. I także tutaj coś możemy dać? Chyba nie. Nie, tutaj nie możemy. Okej, okay, no to w Bagdadzie jeszcze jedna tura i kierujemy się na południe. Ciekawe, które państwo podbiło Niemców. Prawdopodobnie mogła być to Austria. Zaraz w sumie zobaczymy, kto stacjonuje we My Frankfurcie. lord Okej, okay, cały czas wishes to 1000 do bestow glory góry, on ale ja you. mam tyle pieniędzy, że tam totalnie mnie to nie interesuje. Oj, chyba zapomniałem zwerbować tego. Ogłosić pobór. Nie zacząłem werbować jednostek. A to nic. Frakcja zniszczona, Kumaś ze separatyści, okej. Okay. Etiopii bunt. Okej, okay, tutaj garnizonu za bardzo nie ma. Więc myślę, że skierujemy go tutaj do Lalibeli. Gorzej jak tutaj wyskoczy w Dongoli. Wtedy będzie całkowicie nieciekawie. Ale chyba teraz nam bunt nie wyskoczy. O proszę, Księstwo Śląskie bije się z Wielkim Księstwem Kijowskim. Ślązacy zaatakowali Rusków. Irak, srogie lato. O proszę. O ile się nam wybudowało? 52 tysiące przychodów, no naprawdę nieźle. A z tego co wiem, to mamy wyłączone podatki. Całkowicie, tak, doskonale, więc no. Pieniędzy mamy ogrom. Okej, okay, tu sobie rozbudowujemy. Mamy 5 higieny, tutaj mamy higienę 1, jeszcze nie mogę nic tutaj zrobić. Okej, okay, tego pana wyślemy do AKB i dowerbujemy mu ze dwa oddziały onagerów. Oj, nie zmieniłem mu trybu, niedobrze, ale okej, okay, to przekażę mu po prostu, tutaj dowerbuję te dwa więcej. No i myślę, że dalej łuczników będziemy werbowali. Także zmienię sobie tutaj na pobór, edykt. A tą armią chciałbym dojść do Akki. Okej, okay, dojdę. Może sobie jeszcze coś tam dowerbuję. A nie, oni już tutaj mają w porządku. A, tutaj widzę, że to potrzebuje jeszcze cztery katapulty. Czyli tak naprawdę dwa dla tamtej armii, no i no, no i tak jest w porządku. Dla was, koledzy. Wam wejdziemy do Akki. Mam tutaj higienę jemną. Aha, to musimy podbić Antiochię, żeby się ustabilizowało. Okej, okay, na pewno damy wam poczucie wspólnoty. No i myślę, że możemy dać wam zapał. No, na przykład szybkostrzelność, także możemy wam oferować. Okej. Okay. Czempionie, pokaż mi, co się dzieje tutaj. Tutaj już mam głowę? Chyba tutaj był kalifat wcześniej, nie pamiętam. No i to dwie armie. No nie wiem, czy plądrowanie własnych ziemi jest dosyć opłacalne. No to już niedługo nas przegoni. Muszę jak najszybciej tutaj dostać armię, bo jak Mongołowie naprawdę obrócą się przeciwko nam, to może być nieciekawie. Okej, okay, Nancy. Nancy jest we władaniu księstwa Lotaryngii. Pytanie, szpiegu. Ty już tutaj wszystko zwiedziłeś. Myślę, że tego szpiega możemy przesłać tutaj na te tereny, gdzie się bije Śląsk z Kijowem. Okej, okay, jak to wygląda w Mauretanii? Marrakesz. Tak naprawdę mógłbym już ruszyć na Al-Kufę, ponieważ mam już tam garnizon. No. Mam sobie automat. Okej, okay, poszło na szczęście. No i okupacja. Wyskoczy nam tutaj bunt, ale mamy tutaj garnizon, więc bez problemu. Okej, okay,
tutaj meczet sobie, ale genialnie to wygląda, ten meczet, taki bardzo fajne, błękitne, błękitne kolory. Ready for orders. Okej. Zobaczymy sobie prowincję. Cyranejka. W Cyranejce możemy sobie opactwo wybudować. Ok, za jedną turę dojdą nam 3 punkty higieny, więc sobie zacznę już od budowania warsztatu szklarskiego. W Jemenie także za dwie tury dojdą nam 2 punkty higieny, więc sobie możemy ten targ z przyprawami wybudować. O, tutaj możemy kościół zrobić. Już w Egipcie jest spokojnie. Ok, no i kończymy sobie turę. Myślę, że jeszcze jedna tura. No i będziemy kończyli także odcineczek. O, chciałbym jak najszybciej zająć tą Antiochię i w sumie to mógłbym się od razu tak naprawdę z nią dogadać po odbiciu tego miasta. Raczej nie chcę tam w głąb Anatolii toczyć jakieś wyprawy wojenne i wolałbym od razu z nim podpisać jakiś pakt, no i wyruszyć na kalifat. O, widzę. Cesarstwo Trabzuntu. Ruszę na wschód. No, Cylicja chyba też. Mam cennych sojuszników mamy. No, mam nadzieję, że tam czempioni nie będą nam uprzykrzali życia. Antiochii, jak już to miasto ich będziemy oblegać. Sojusz, co będzie z tymi sojuszami? Brytyjczycy. Okej, okay, ruscy separatyści z tego co widziałem. Dobra, ale ta tura to myślę, że już w następnym odcinku, więc hej papa, do następnego.